liter. Nie patrz, papara. To znaczy, o! Te obrazki. I trzecią rzeczą, którą wymyślił, to on ukradł pomysł. Jak sam. Jak to on zrobił? Wybijana młotkiem w metalu, który jest miększy. Czyli w miedzi, na przykład w miedzi w posiągu. Ten jest zakładany do... kładzie się na maszynę. Robi się próbny dróg. Jak się okazuje, że są jakieś... To znaczy on je drukował. On wymyślił do tego specjalną czcionkę. To jest to. Od Williama Morrisa właściwie zaczęło się rozwój książki artystycznej, które... w zasadzie najrozmaitsze rodzaje takiej książki. Z dwóch podstawowych. Potrzebuję dwóch ochotnicy. Są dwie podstawowe formy książki w kulturze zachodniej. Jedna to się nazywa zwój. I takie najbardziej, najpowszechniej używane tego książki zwoju, to się nazywa harmonijka. Albo taki termin jest leporel. To jest książka komercyjna. Ale wyjdź na środek, by jest pokazać inna. Powiedz mi, co jest... To jest książka, którą zrobiła moja To jest pięć wierszy Tymoteusza Karpowicza z tomu Słoje za drzewem. Dlatego to jest tak. Słoje i on